Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek serii Dying Light. I dzisiaj sprawdzimy sobie nowy hard mode, który pojawił się w najnowszym update'cie, darmowym update'cie, który pobiera się z automatu do każdej gry. Co wprowadza hard mode? Przede wszystkim jest dużo trudniej, jak sama nazwa wskazuje, więc zombiaki łatwiej nas zauważają. Ciężej się schować przed zombiakami, czyli mniej hałasu wystarczy, żeby zombiak na nas zwrócił uwagę. Jeżeli chodzi o walkę, zadają więcej obrażeń i przyjmują mniej obrażeń od nas. A poza tym przemieńcy, czyli te zombiaki z rozerwaną klatką piersiową, nie są już zaznaczone na mapie. Czyli na mapie w ogóle nie widzimy zombiaków. I tak jak patrzę, to chyba nawet tu nie ma w polu widzenia żadnego przemieńca. A może zaraz znajdziemy jakiegoś, to wtedy będziemy w stanie to zweryfikować. Czy aby na pewno się włączyło. O, jest przemieniec i nie ma go na mapie. Czy gracie na trudnym levelu, na trudnym poziomie trudności tak naprawdę możecie sprawdzić w menu. Czyli bieżąca sesja jest trudny. Normalnie tutaj jest napisane normalny, a tutaj mamy trudny, co oznacza, że właśnie gramy na trudnym poziomie trudności. Tak to się nazywa w polskiej wersji. Trudny poziom trudności. I włączamy go wczytując sobie daną kampanię. Czyli jak jesteśmy w menu pierwszym i wybieramy sobie zagraj kampanię, tam wybieramy sobie kampanie konkretne, to bierzemy pod F zaawansowane i w tych zaawansowanych właśnie mamy opcję wczytania kampanii w innym poziomie trudności, czyli w poziomie trudnym. Tam jest wtedy zagraj na poziomie trudnym, czy coś w tym stylu. Nie ma problemu ze znalezieniem tego, jeżeli jesteśmy w menu podstawowym. Problem jest, jeżeli już wejdziemy do gry, bo wtedy się chyba tego zmienić nie da. Przynajmniej ja nie zauważyłem tego w opcjach gry. Więc jak wczytujecie sobie save'a, wtedy to robicie. Ja chciałbym dotrzeć do najbliższego save zone'u. O, tu jest jakiś save zone do przejęcia. Więc ja się tam wybiorę. Po drodze zobaczymy, jak te zombiaki mniej więcej reagują na zmianę poziomu trudności. Czy to naprawdę będzie trudna rozgrywka? Ja mam nadzieję, że tak. Na pewno to wpłynie na zabawę naszą całą, bo będzie dużo więcej zabawy. Ponoć w nocy jest dużo ciężej teraz przeżyć. No ja od razu się wybrałem na noc, bo w sumie nie mam bardzo wyboru. To moja latarka ledwo świeci, nie wiem czy nie wyczerpuje się czasem bateria. Patrzcie, jak teraz się świeci mocno, a wcześniej świeciła ledwo. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Wow, już pomijając fakt, że się sama wyłączyła w pewnym momencie. Tu jest jakaś rura, czy ja w tej rurze już byłem? Tak, byłem, pamiętam to. Ojejku, ja się wpakowałem do wody, no. Trzeba stąd wyjść. Okej. Byleby nie trafić na tego większego zombiaka, naprawdę byłoby spoko. Zobaczymy, jak z walką. Okej, ja mam dość mocną broń, więc uwaliłem głowę, a nie grę. Głowę uwaliłem od razu, ale podejrzewam, że gdybym sobie zagrał na przykład od samego początku całą kampanię na poziomie trudnym, to byłoby dość ciekawie. Na razie tego nie będę robił. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jakieś skróty z gry właśnie nowej, jakby to mogło wyglądać, przynajmniej początkowe misje, to dajcie znać w komentarzach. Kto wie, może sobie zagramy coś takiego. O, i już jesteśmy przy safe zone. Tu trzeba oczyścić. Okay. Ten nie padł. O kurde, mi walnął. Miałem 170, mam 140. O, i latarka się znowu wyłączyła. Sama. Czyli wygląda na to, że jednak się wyczerpuje jakby bateria w tej latarce. Też mogę się mylić. Wcześniej nie zauważyłem, żeby coś takiego się działo. Żeby ta latarka bledła, po czym gasła. Okej. Nie było nawet tak źle. To głównie dlatego, że ta postać już naprawdę ma spory poziom w walce. No i całkiem niezłe bronie. No, na pewno ułatwia zabawę. Już sobie znajdę, gdzie tu się włącza prąd. Przejmę sobie ten punkt. Prześpię do rana i zobaczymy, jak wygląda walka z większą ilością zombiaków. Może sobie nawet zrobimy jakieś zadanie poboczne. Okej. Mam światło. Super. No to w kimę. I tak śpi na powietrzu. Dajcie spokój. Słaby to safe zone. Widzicie? Widać przemieńców trzech na dole, ale nie widać ich na mapie. Więc jeżeli się skradamy albo uciekamy, to mamy bardzo utrudnioną sprawę. Na pewno. Okej, tam widzę jakąś grupkę zombiaków. Chciałbym też znaleźć jakieś zadanie może. Coś tu mamy takiego? O, tu jest zrzut. To sobie polecę po zrzut. Zobaczymy, jak będzie. Okej, udało się.
Tam coś się dzieje, a tu biegnie już zombiak większy. Szybszy. Nie większy. Okej, dostali po głowach. Nic się nie dzieje. Tu za to się dzieje sporo, bo widzę, że na mapie jest całkiem duża ilość tych zombiaków. W ogóle tych biegających jakby jest więcej. Mam wrażenie. Tych świeżych, szybkich jest sporo. Okej, jestem. Wow, sporo was tu rzeczywiście. Ale to zwykłe zombiaki, więc padły naprawdę szybko. Spoko. Dawaj hajs. Dzięki. I lecimy dalej. Hop. Lata jak zawsze dobrze. Kopanie jest spoko. Naprawdę spoko. W tej grze. To jest najbardziej satysfakcjonująca rzecz, jaką można zrobić z zombiakiem. Wykopać go w powietrze, że przeleciał kilka dobrych metrów. Okej. Kurde, ile ich tu jest? Wow. Zblokowałem jakieś osiągnięcie. Nie zdążyłem przeczytać, co to jest. Jen. Ale mnie okrążyły, dajcie spokój. No nie wyglądało to tak groźnie. Jak tam wbiegałem, a tu nagle bach, tyle ich jest. No i głowa nie odpadła. Co? Trzy strzały i koleś żyje. To jest wprawdzie ten opancerzony, ale... No wszystko. Kurde! Ile tego badziewia się zbiega? Na momencie. Ile jest? Chwilę byłem dosłownie i patrzcie, ile tych biegających już tutaj jest. A żadnego hałasu przecież nie zrobiłem, nic nie wybuchło. Jeżeli chodzi o ściąganie większej ilości zombiaków. Dookoła autobusu już niezła grupa się zebrała. Następny przybieg świeży. Dawaj do mnie. Okej, broń mi się psuje. Trzeba by ją poprawić troszkę. Okej. Dalej próbujesz? Masz. Dobitka działa niezawodnie. Jeden kopniak, jedna głowa, jedna śmierć. Już następne przybiegły. Skurczywyki, no. Co by się tu działo, gdybym nie miał tych skillów i tych broni? No naprawdę przerąbane. Ten tu odpaść nie może. Naprawdę nie może. Go leje i leje. W jakimś kostiumie jest dziwnym. Ale to nie wygląda jakiś pancerz. O, ten ma pancerz na pewno. No, człowiek Raisa. Więc jest nieźle opancerzony. O tym wielkim to nawet nie wspomnę. To pewnie hardkorowy jest. No, ale spróbuję go zabić mimo wszystko. No padnij, człowieku. Czyli zombiaku. Gdzieś ile on przeżył już? Go bije i bije. Okej. Chyba już padł na dobre. No, nie rusza się. Okej, to teraz jeszcze tą grupkę małą. I zabierzemy się za tego olbrzyma. Wow. Znowu sobie dałem zjeść HP. Całkiem sporej ilości nawet. Lubię takie wyzwania. Naprawdę to jest przyjemne, jeżeli mamy gorszy poziom trudności, większy poziom trudności. Bo znowu czujemy się tak jak na początku. Znowu wróg stanowi duże zagrożenie i trzeba trochę bardziej uważać. Trochę więcej skilla wykorzystać zdobytego do tej pory. Nie mówię tu o skille techniczne, które się rozwijają w grze, czyli jakieś tam zwiększone obrażenia, większe, lepsze itemy, ale po prostu naszego skilla, o stosowanie uników, o bieganie, o skakanie. Trzeba tego więcej trochę wykorzystać, żeby sobie lepiej poradzić. Tak myślę, co zrobić z tym typkiem. Okej. On jakby został ogłuszony delikatnie, nie wiem dlaczego. Czy to chodzi o słońce po prostu? Dobra, poraził go prąd. Dawaj. Goleję po nogach. Może zacznę po głowie. W sumie nawet dwa razy bym go zdążył uderzyć. Dobra. Kurde, męczące i to mocno męczące. Chodź do mnie tutaj. Wyjdziesz w ogóle tu? Czy mam coś do rzucania? Mam. Trzymaj. Ha, pięknie. Padniesz? Jeszcze nie padnie. O jeny, jeny. Wow. Jak mi dopierdzieli, 80 życia zostało. Jest tak asekuracyjnie. Jednak wezmę apteczkę. No to cholera wie, że on mnie nie powali zaraz. Plany. Apteczka. Dobra. Tu już jakieś dodatkowe ilości zombiaków słyszę. No, padaj. Okej, udało się. W miarę szybko. No. O, ale wyrwał ładnie. Tym razem.
Dobra, trochę prądem też dostał. No dawaj, dawaj. Wow. Prawie dostałem. Skurczybyk. Mam wrażenie, że mu nic nie robię. O, padł. Wreszcie padł. Dawaj rzeczy. Nie mogę. Tam już się drugi zrespił. A stamtąd go wyciągnąłem przecież. Tu mamy kolejny safe zone, więc ja go sobie przejdę. Myślałem o misjach pobocznych, ale dam sobie z tym spokój. Przejmę sobie safe zone, będzie zawsze później łatwiej grać. Safe zone to ważna sprawa. Od początku gra nas uczy, żeby sobie odkrywać safe zone, bo w trudnych momentach jesteśmy w stanie się schować. Właśnie w bezpiecznym miejscu, jak nazwa wskazuje. Zombiaki respią się dość szybko. Nie wiem, czy ten hard mode ma jakiś wpływ na res zombiaków, ale ja dopiero co tu byłem, a one są z powrotem. Sam nawet ten duży zombiak, którego przed chwilą stamtąd dosłownie wyciągnąłem, już się tam pojawił z powrotem. Dawaj, zamykaj, zamykaj. Okej, okay, fajnie. Będzie trochę łatwiej. Chociaż i tak nie będzie łatwo. Coś czuję. Okej, okay, ten się wywrócił sam z siebie. Wow, tu jeszcze jedna grupa. Myślałem, że tylko te trzy są. W ogóle się nie rozejrzałem za dobrze. Tam jeszcze jedna wstaje. A przynajmniej jednego powaliłem. Dwóch powaliłem, bo ten też już leży. I dwóch kolejnych. Okej, okay, nie ma takiej lipy nawet. Z tymi zwykłymi zombiakami. Ten jest trochę uzbrojony, ale dostał też ładnie. Kopniak. Dobitka. Okej, okay, ten jeszcze stoi. Dwa. Okej, okay, już go nie muszę dobijać. Tak myślałem, że będzie trzeba. Tu powinien być prąd. Jest. No i fajnie. Mamy dwa safe zone odblokowane. A właśnie, jeszcze z kwestii technicznych. Pewnie zauważyliście, że te dłuższe odcinki mają problem z rozjeżdżającym się dźwiękiem i wideo. Czyli obraz jest jakby niesynchronizowany z dźwiękiem. I to jest dość duży problem, z którym ja się spotkałem. I dlatego te odcinki nie będą bardzo długie z Dying Light teraz. One będą trochę krótsze, dopóki się nie wyposażę w nowy program. Myślę, żeby kupić sobie Action, bo Fraps po prostu nie daje rady. Nie wiem, czy to nie jest kwestia po prostu wielkości pliku, bo mi się zapycha po pewnym czasie dysk i może dlatego gdzieś tam się to wszystko przycinać zaczyna i desynchronizować. W każdym razie nie jestem w stanie zsynchronizować dwóch plików, czyli wideo z dźwiękiem, bo mimo tego, że od początku do końca to jest ta sama ścieżka, raczej dwie te same ścieżki, w ogóle nie cięte, to i tak nie są zsynchronizowane od pewnego momentu, czyli powiedzmy pierwsze 10 minut jest zsynchronizowane fajnie, a drugie 10 minut już nie jest. I to nie są dwie części filmu, więc jakby ja nie mam na to wpływu, to po prostu gdzieś jedna ścieżka jest uszkodzona w pewnym momencie. No i ciężko jest tą synchronizację przywrócić wtedy. Więc odcinki będą krótsze, a jeżeli wyposażę się już w nowy program, a pewnie zrobię to niebawem, to wtedy zacznę nagrywać z powrotem dłuższe odcinki. Słyszałem też o wersji trialowej Action, że tam można sobie go pobrać ze strony producenta na trochę. Nie wiem na ile to jest, ale najlepiej byłoby właśnie tak zrobić. Pobrać go na trochę, zobaczyć jak będą działały te obie ścieżki ze sobą i ewentualnie wtedy kupić licencję dopiero. Jeszcze się na tym zastanowię, coś na pewno wymyślę, ale póki co te materiały będą trochę krótsze. Nawet w formie testowej ten odcinek, który właśnie oglądacie, będzie trochę krótszy właśnie po to, żeby sprawdzić, czy coś to pomoże. Więc to w zasadzie tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że trochę zobaczyliście, jak wygląda ten hard mode. Trochę wam te kwestie wyjaśniłem. Więcej pokażę wam na dzisiejszym live'ie o 19:00, bo zagramy sobie nie tylko w Robocrafta, ale też w Dying Light właśnie na poziomie hard. Więc będzie ciekawie. Zapraszam was wszystkich. Więc jeżeli wam się podobał ten materiał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, napiszcie, co o nim myślicie, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym. Także trzymajcie się i cześć.